Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w piątek 13. Kolejny dzień podarowany przez naszego kochanego Boga dla każdego z nas. Mam nadzieję, że w ten sposób, nastawiając się do dnia, zupełnie inaczej ten dzień będzie się nam układał. Słowo Boże, które jest wyznaczone właśnie na ten dzień, zapisane jest w Księdze Izajasza w 44 rozdziale, 3 jego wierszu i brzmi tak. Wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd. Wyleję mojego ducha na Twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na Twoje latorośle. I fragment z Dziejów Apostolskich z 2 rozdziału, 39 wiersz. Piotr powiedział, obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Moi drodzy, kiedy przeczytałem ten pierwszy tekst, szczególnie od razu pojawił mi się taki przykład przed oczami, przykład z mojego dzieciństwa. Kiedy mieszkałem w Dzięgielowie, mieliśmy ogród przy naszym domu i kiedy nastawało lato, świeciło bardzo mocno słońce, trawa zamieniała się z zielonej na żółtą, później odsłaniała się ziemia i wreszcie na skutek palącego słońca robiły się takie szczeliny w tej ziemi, takie wręcz takie dziury i wtedy moja babcia przechodząc koło takich dziur mówiła, oj, zobacz Andrzejku, deszcza trzeba, deszcza trzeba. Tak sobie pomyślałem, że często to nasze duchowe życie tak wygląda, że tego deszcza, czy tego deszczu, Bożego deszczu, bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy Bożego Ducha, który by wniósł coś w nasze życie, ożywił nas, zainspirował do działania, do życia, wskazał jakieś nowe horyzonty, nowe ścieżki, dał nową motywację. W tym czasie, w którym jesteśmy, myślę, że szczególnie potrzebujemy takiego wręcz wylania, czy jak tutaj Słowo Boże mówi, wylania już nie tylko wody, deszczu, ale strumieni na suchy ląd. I Pan Bóg obiecuje, że wyleje swojego ducha na potomstwo i błogosławieństwo na latorośle. Moi drodzy, niechaj dzisiaj naszą modlitwą będzie modlitwa właśnie o przebudzenie dla naszego kraju. Myślę, że bardzo potrzebujemy ingerencji Boga teraz, w tym szczególnym czasie. I nie myślę tylko o koronawirusie, o służbie zdrowia, ale także o naszych sercach. Docierają do nas bardzo różne złe informacje w ostatnim czasie i potrzebujemy innej perspektywy, innego obrazu, nadziei. Moi drodzy, myślę, że naszą modlitwą dzisiaj powinna być modlitwa także o nas, o tych, którzy w tym kraju żyjemy. No bo przecież tak jak mówimy, że Kościół to ty i ja, no to chciałoby się powiedzieć nasze państwo, to ty i ja jesteśmy przecież obywatelami tego państwa. No nasze postawy też świadczą o naszym państwie, jak patrzymy na drugiego sąsiada, jakie składamy świadectwo jako chrześcijanie, owszem, ale też jako sąsiedzi, jako rodziny, jako ludzie, którzy idą zwyczajnie do sklepu, ludzie, którzy obcują po prostu ze sobą nawzajem w dniu codziennym. Moi drodzy, niechaj ta modlitwa nam dzisiaj towarzyszy, modlitwa o Boży deszcz, o Boże strumienie, o Bożego Ducha. Chcę Was do tej modlitwy zachęcić i chciałbym, żebyście krótko ze mną się pomodlili. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że dajesz nam kolejny niesamowity dzień. Dziękujemy Ci za to, że Ty obiecałeś swojego Ducha i strumienie błogosławieństw.
wyczekujemy, Panie, tych błogosławieństw w każdym naszym dniu. Prosimy Cię, byś uzdolnił nas do tego, byśmy byli dobrym świadectwem dla tych, którzy są wokół nas. Dodaj nam, Panie, Twojej mocy, Twojej siły, Twojej inspiracji, byśmy mogli być twórczy w tym świecie, zachęcający, uśmiechnięci i niosący nadzieję wszystkim tym, którzy jej potrzebują. Dodaj nam, Panie, tej nadziei, byśmy mieli skąd czerpać i dalej się nią dzielić. Prosimy o to w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam dobrego, błogosławionego dnia, Bożego dnia, Bożej nadziei i strumieni błogosławieństw. Wszystkiego dobrego. Zostańcie z Bogiem.